Siemano, mamy tutaj zacisk dwutłoczkowy tylni z WRX-a Subaru Imprezy. Wymienimy sobie wszystkie gumki, tłoczki, uszczelniacze, wszystko co mamy w komplecie, ponieważ ten zacisk stoi. Pokażę Wam teraz jak to zrobić. Przy użyciu kompresora wyciągniemy sobie teraz te dwa tłoczki. Włóżcie sobie jakąś deseczkę pomiędzy nie dwa tłoczki. Nie wkładać tam palców, jeśli będziecie robić to kompresorem. Musimy sobie troszkę uszczelnić ten pistolet szmatką jakąś i ognia. No. Czyli po prostu wszystko stoi. Nie jesteśmy w stanie nawet tego wydmuchać kompresorem 8 barami. Poszedł jeden. Ok, zobaczmy co tam się podziało. To nam się jeszcze przyda. Wybiło drugi. Zewnętrzny. A ten nawet się nie ruszył. Popatrzcie, jak to wszystko jest zabite. Ale to nic. Tego będzie nam dużo łatwiej wybić w tym momencie. Wyciągnijmy sobie ten tłoczek. Syf. Jeden wielki syf. Chociaż one nie wyglądają jeszcze tak źle. Tak prawdę mówiąc, przetrzyjmy go. Aż by mi spadł. Nie, one nawet nie wyglądają źle. Szczerze to ja bym je założył jeszcze raz. Zero rysek, niczego. Dużo lepiej wyglądają. Wygląda ten niż poprzednia strona. Popatrzcie. Druga strona. Może ten był niedawno robiony, ale to auto stało 9 miesięcy, z tego co jest mi wiadomo, ale prawdy to się nigdy nie dowiesz. I dlatego to wszystko stanęło. No trudno. Mamy nowe tłoczki, mamy cały zestaw. Założymy wszystko. Wszystko za jednym strzałem. Dobra, teraz żeby wybić drugiego, ja zawsze robię w ten sposób. Dziurą, gdzie podchodzi wężyk od płynu. Zawsze wkładam wybijak, duży młotek i ogień. Wyszedł. Zróbcie to tak, żeby nie uszkodzić gwintu. Ok, to nam się już nie przyda. Co my tu mamy? Drugi tłoczek. Patrzcie jaki syf. On tu był nawet przerwany, popatrzcie, i to w kilku miejscach. A co z tym? Ten był cały. Ta gumka była cała, ale ta była przerwana i wszystko stało. To dlatego. No nic, to jest śmietnik. W każdym bądź razie to jest już śmietnik. W środku, nie wiem czy będzie, czy uda mi się Wam to pokazać. Może z tej strony. O, tu jest właśnie ta czarna gumka. To jest najważniejszy element. To robi całą robotę. Hamulca. Teraz sobie je wyciągniemy delikatnie, żeby tam nic nie zadrapać. Ona stoi ładnie. Widzicie? Syf. I teraz ta strona. Jest jedna gumka na jedną stronę. Trzeba je wyciągnąć.
i wszystko sobie w środku ładnie oczyścić. I jedną stronę mamy już gotową. Teraz druga strona. To samo. Zawsze najwięcej czasu tu schodzi to czyszczenie właśnie. Ale musimy to zrobić dobrze. Wydmuchać, żeby żaden syf, nic tam się nam nie dostało. Bo jeśli znowu będzie tam jakiś syf, piasek czy coś, to porysuje nam tą powierzchnię, a nawet przetrze gumkę, jedną czy drugą, i jest po zawodach. Zacisk znów stanie i znowu będziemy robić to samo. W najgorszym wypadku będzie to korodowało jeszcze bardziej, że będziemy musieli wymienić aż ten zacisk, bo się go nie da już więcej zregenerować. Dobra, weszło? Weszło. Pięknie. Pięknie. Dobra. Nasmarować sobie to jeszcze w środku. Dobra. I teraz musimy nasmarować tłoczek. Mam nadzieję, że coś będziecie widzieć w ogóle z tego kadru, bo ja nic nie widzę w tej kamerze. Dobra, wkładamy sobie drugi tłoczek i też musi wejść samymi palcami. Chyba, że go krzywo wsadziliśmy, to nie wejdzie, tak jak ja. Czułem okiem, widać, że jest krzywo. Dobra, jeszcze raz. Proszę. No, troszkę za głęboko go włożyłem, ale to nic. Damy radę. Okej. Czas na gumkę. Naciągnąć. Uważajcie, żebyście jej nie przerwali czasem podczas zakładania. O, ta też już fajnie sobie wskoczyła na miejsce. Teraz sprężyna. Poprawić ją. I zacisk mamy zregenerowany. Wiadomo, ktoś zawsze może sobie go odmalować wcześniej, proszkowo najlepiej. Bardziej oczyścić i wszystko. Mi tam nie zależy na tym, bo on ma działać. Ja i tak go jeszcze przeczyszczę tutaj bardziej. Ale to już później.